Siema! Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad czymś nowym, nad jakąś nową serią, którą mógłby zrobić na kanale, ponieważ nigdy takiej serii nie mieliśmy. Zazwyczaj było Palionowo albo jakieś Minecraft Ale, ale nigdy nie było takiej serii, którą byśmy jakoś nazwali i pod jej szyldem robili właśnie jakąś konkretną serię odcinków. Ale udało mi się ostatnio znaleźć w internecie naprawdę mega fajną mapkę, którą myślę, że będziemy mogli ograć przez kilka dobrych odcinków. Mapa ta polega na tym, że mamy po prostu planetę. Planetę, na której będziemy żyć, ale to nie będzie duża planeta, tylko to będzie taki po prostu kwadrat, na którym po prostu będziemy mieli różnego rodzaju rzeczy, zresztą jak widzieliście teraz, bo na pewno wam dałem jakiegoś screena czy coś tego typu. Zastanawiałem się nad tym, jak nazwać tę serię, bo fajnie byłoby to pod jakimś szyldem nazywać, później może zrobić jakieś kolejne edycje, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie wymyśliłem, że tą po prostu edycję tego nazwiemy Minecraft Planeta. Chciałbym bardzo nagrać ten odcinek, ale mam pewien problem. Pies mi jęczy pod nogami. Dobra, no mam go na nogach, bo on oczywiście nie da mi spokoju, więc on po prostu będzie sobie tutaj leżał. No a ja w tym czasie będę nagrywał, no bo innej opcji nie widzę. Zanim rozpoczniemy jednak odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. I oczywiście napiszcie komentarz, co sądzicie o tej serii i czy nazwa Minecraft Planeta wam pasuje, no bo macie też w sumie prawo to zmienić. Jeżeli będzie jakaś fajna propozycja w komentarzu, no to nie widzę problemu, żeby jeszcze zmienić tą nazwę na po prostu coś innego. Ja oczywiście będę czytał komentarze i załóżmy, że każdy, kto napisze w komentarzu jakąś propozycję nazwy tej serii, to po prostu dostanie ode mnie serducho w formie wynagrodzenia. Jak widzicie, mamy ten świat wgrany, oczywiście już tutaj widać mniej więcej jakby taki spoiler tego, jak to będzie wyglądało. Jest to jedyny świat, który mam tutaj na single player na moim Minecrafcie, resztę światów postanowiłem usunąć i po prostu mamy tylko i wyłącznie to, więc po prostu wchodzimy w Minecraft Planetę. To jest seria, którą będziemy teraz, prawda, żyć przez jakiś czas i jak widzicie, zrespiło nas w tym miejscu. To jest taka rakieta, czekajcie, ja tutaj wejdę do środka, bo ja już przyznam szczerze, wszedłem na ten świat przed odcinkiem i wyszedłem z tego i zapomniałem wrócić. Normalnie powinniśmy zacząć w tym miejscu, więc tutaj zaczynamy całą naszą przygodę. Jesteśmy w jakiejś rakiecie, więc rozpocznijmy po prostu od tego, żeby zobaczyć, co jest w skrzynce. Okej, okay. To nam się może przydać oczywiście. Mamy jakieś książki, ale wiecie co, ja te książki będę tu kolekcjonował, bo też to sprawdziłem, to jest po angielsku. Na razie nie chcę mi się nad tym rozwodzić, chcę dzisiejszy odcinek poświęcić na tym, żeby po prostu poznać tą mapę i poznać miejsca, które tutaj są, zobaczyć, jakie tutaj są różne rzeczy i nie rozwodzić się na razie nad innymi rzeczami. Więc mamy takie rzeczy. Ja czy jestem w stanie zasadzić zepsutego ziemniaka? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale możemy to sprawdzić w sumie bardzo szybko. Zejdźmy tutaj na dół, tu mamy kolejną skrzynkę. Okej, okay. Te skrzynki już nie sprawdzałem, sprawdziłem tylko tam na górze, więc bardzo fajnie, że mamy jajka, bo będziemy mogli dzięki temu stworzyć tutaj normalne życie. Po prostu stworzyć te kury, stworzyć świnie, stworzyć owce, stworzyć króliki i krowy, więc fajnie. I możemy nawet na im taki im narzucić, więc jakieś może mieć ulubiony krowy. I mamy strój, ale to na razie nie będę ten. Tutaj oczywiście są twórcy tej mapki, więc oczywiście można sobie gdzieś tam poszukać. Dobra, nieważne, zwiedźmy tą mapę, bo jestem mega ciekaw tego, co ona tutaj będzie kryła. Jak widzicie, jest bariera, więc... Ale widzę, że tam są jakieś inne planety, te inne jakby planety, inne miejsca. Nie wiem, jak to nazwać. Tam jest statek w ogóle jakiś. Ej, to będzie naprawdę mocne. Tylko jak widzicie, między mną a tym jest bariera, co oznacza, że pewnie tą barierę będzie... Ta bariera pewnie się będzie z czasem powiększać po prostu. I będziemy po prostu z czasem odblokowywać nowe tereny, jakieś nowe miejsca i będziemy mogli docierać do innych rzeczy, więc bardzo fajnie. Tam też widzę, jest jakiś zamek. To do tych wszystkich rzeczy trzeba się dostać oczywiście. Tam jest, to jest chyba księżyc w ogóle, to chyba ma tak jakby obrazować księżyc, tak mi się wydaje przynajmniej, więc bardzo fajnie, no bo to tak wygląda trochę jak księżyc, chyba, nie? Widzowie, nie wiem, może nie. I tam też mamy jakąś, nie wiem jak to wygląda, jak jakiś domek szeryfa czy coś tego typu, no nie wiem, tam będziemy wszędzie oczywiście chodzić, to wszystko sprawdzać. Ja na sam start chciałbym tutaj przejść po tej wyspie po prostu, bo ta wyspa będzie teraz pewnie przez najbliższe kilka odcinków naszym miejscem jakiejś rozgrywki. Tam w ogóle jest jakaś, to chyba robi za słońce, tak mi się wydaje. Ale tam też może coś ciekawego być, aczkolwiek tu mamy słońce też, więc w sumie mamy dwa słońca, to fajnie. Jest jakaś planeta, nie, żadna planeta nie ma dwóch słońc, nieważne. Dobra, ale sprawdźmy jakieś skrzynki, bo tu widzę, że jest kolejna skrzynka, więc fajnie, bo będziemy mogli te jakieś rzeczy mieć. Tu jest kolejna książka. Ja na razie będę zbierał wszystko z tego powodu, że mając każdą z tych rzeczy, będziemy mogli do jednej skrzynki to włożyć i sprawdzić tak naprawdę, co mamy. Więc ja myślę, że zabiorę te książki też stąd. Zabierzmy też sobie tą skrzynię, po prostu przeniesiemy to w jakieś inne miejsce. Chociaż w sumie tutaj to mogło być, tak mi się wydaje. Ale dobra, zróbmy sobie z tej rakiety po prostu miejsce, w którym będziemy spać. Weźmy tutaj te rzeczy też z tego. I teraz tak, tu zróbmy magazyn na górze. To jest w ogóle bez sensu. Czy ja mam kill off? Nie mam kill off.
kilofu, ale możemy szybko zdobyć kilo, więc ja idę szybko zrobić sobie kilof, bo ja nie wytrzymam bez tego, a tu widzę, że mamy już jakieś rzeczy, więc możemy rozpocząć pełnoprawnego survivala. No widzowie, ja się tak cieszę. Ta mapa mi się naprawdę mega podoba i wydaje mi się, że tutaj będzie naprawdę mega fajna rozgrywka. Fajnie się będzie nam grało, tak, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra widzowie, mamy drewniany kilof. Ja podejrzewam, że tutaj gdzieś jakbym poszukał, to pewnie bym znalazł. Okej, okay. I tu będzie pewnie kilof. A nie ma, dobra, uff. Już myślałem, że tu kilof będzie, a wtedy bym się załamał psychicznie na pewno. Dobra, na razie tego nie bierzemy. Stąd trzeba się jakoś też wydostać, więc ja myślę, że tu się wydostaniemy. Czekajcie, rozwalę ten blok i dzięki temu idealnie mamy wyjście z tej kopalni. Ale mi się udało to zrobić, dobra, kozak. I jeszcze jeden kobl musimy zebrać. A zbierzmy więcej, to już od razu zrobimy sobie inne narzędzia. O nie, tu tak rozkopałem. Ja bym chciał tą jaskinię zostawić tu nienaruszoną, szczerze mówiąc. Więc ja to zamuruję później, ponieważ fajnie by było mieć jakąś taką ład w tym wszystkim. Ja bym chciał jeszcze zebrać 3. Zejdziemy na dół, z dołu zbierzemy. Tutaj na górze nie będę tego bardziej rozwalał. Więc zbierzmy tutaj więcej tego kobla. Na razie zostawię te grzyby tutaj. Mamy też żelazo, więc w sumie moglibyśmy od razu już żelazo też zabrać. Aczkolwiek wiecie co, na razie nie. Może tu zaraz wrócę po to, ponieważ już mam za dużo rzeczy w ekwipunkach. Bym się chciał tego pozbyć, jakoś to porozkładać do... Aha, czekajcie, chciałem zrobić sobie siekierę oczywiście i nie zrobiłem. Zróbmy sobie jeszcze patyki. Tu mamy tak, bierzemy to, robimy siekier. Aha, oczywiście nie wezmę siekiery. Bardzo fajnie. Zróbmy tak, wyrzućmy tą siekierę, wyrzućmy ten kilof, bo te rzeczy nam są niepotrzebne. Okej. I mamy całkiem fajny zestawik. Dobra, uwaga, wchodzimy tutaj do środka. Będziemy potrzebować też owce, żeby tu zrobić jakieś wyrko i tak dalej. Postawmy tutaj dwie skrzynki w ten sposób i może tu postawmy jedną tak. O, to będzie dobre. To byśmy mogli zabrać stąd ten stojak, on jest tutaj nam niepotrzebny. No to też rozwalę, bo tutaj będziemy się osiedlać. No już przepraszam, ale pokazałem tych twórców. Dobra, i odłóżmy tu wszystkie rzeczy teraz do tego, bo ja mam tego zdecydowanie za dużo. I do tej skrzynki tu kolekcjonujemy książki, żebyśmy mieli wszystkie dokumenty w jednym miejscu, bo mogą nam się zawsze w każdym momencie przydać. Nie wiadomo kiedy. Tam na dole chyba było żarcie, więc zejdźmy tam na dół po to. Weźmy jeszcze te rzeczy tutaj, te drewniane, bo mogą nam się w każdym momencie przydać. I tu mamy skrzynkę, weźmy to, ponieważ tutaj dobrze widziałem, że tak, jest chleb, więc fajnie, bo będziemy mogli go zjeść sobie teraz. I jabłko też mamy, tu będziemy mogli z grzybów zrobić, coś pod tym jest. Nie ma nic pod tym, okej, myślałem, już liczyłem na to, nie? Ale dobra, zbierzmy już to żelazo, jak już tu jestem. Ale duże złoże żelaza, naprawdę. Fajnie, bo będziemy teraz fajniej wykokrzeni. Będziemy mieli więcej rzeczy. Dobra, przyda nam się też węgiel, żeby to przepalić, więc od razu weźmy tutaj ten węgiel, skoro tutaj mamy. Są akurat 3, są 4, to weźmy 4. O, jest 5 nawet, to weźmy 5. Ja myślę nad tym, czy tą kopalnię przerabiać na jakiś mój domek, czy jednak zamieszkać w tej rakiecie. Chyba będziemy rozbudowywać tę rakietę, bo tak bez sensu chyba tutaj zamieszkać. W ogóle mamy z zawodu spadł. Wyjście. To fajnie wygląda i naprawdę mapa jest naprawdę super. Mi się mega podoba. Dobra, zebrałem tą zbroję też i teraz odłóżmy sobie to wszystko jednak tutaj do tej skrzynki, bo tą zbroję nie potrzebujemy na tym stojaku na razie. A chociaż ja chyba ją założę, wiecie, jak już mamy tą zbroję, lepiej mieć jakieś że tak to ujmę, jakąś ochronę. A tymczasem ja chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, bardzo ważną, a mianowicie zobaczyć, co jest na krawędziach i przy okazji... Okej, tu jest taka krawędź, teraz trzeba uważać, żeby nie spać, bo jak spadnę, to jest koniec. Dobra, tu mamy i chciałbym się pozbyć tych drewnianych rzeczy. Tego już nie będziemy potrzebować. Dobra, co my tu mamy? Tu jest jakiś... mamy siano, okej, będziemy mieli też żarcia więcej. Czy ja tam widzę dzwonek? Czy to jest... chyba to jest dzwon, dobra. Z tej strony nic więcej nie ma, dobra. Zobaczmy z każdej strony, trzeba obejrzeć tą mapę, bo trzeba ją poznać lepiej. Tu jest iglo jakieś. Na razie nie będę stąd wychodzić. Ja... najpierw zrobię sobie wiadro wody, żebym mógł łatwo stamtąd wypływać, bo coś czuję, że kopiąc to będzie naprawdę ciężkie. Dobra, wróćmy z powrotem. Tutaj jest tam coś, w sensie to iglo. Ej, tam jest skrzynka też, to fajnie, bo będziemy mogli z tej skrzynki też coś dostać. Czy z tej strony coś jest? Są drzewa i tak dalej. Trzeba tu dbać o te drzewa, jakby nam się sadzą. O, tam jest jakiś domek też. Ej, jak ta mapa jest fajnie zrobiona, no naprawdę jest mega koks. Dobra, wejdźmy do środka, ogarnijmy sobie te żelazne rzeczy. Palamy to, uwaga, jazda z tematem. Tylko wiecie, co zrobię? O nie, teraz to już chyba nie wiem, czy to się zdąży przepalić. Raczej nie, bo to idealnie na 8. Dobra. Nieważne, straciłem jeden węgiel, coś tak czuję. Dobra, mamy wiadro, więc bardzo fajnie. Tu nam niech się przepala to dalej. Ja bym sobie zabrał właśnie tą wodę już, żeby tutaj mieć coś... O, wow, ej, miałem laga jakiegoś takiego potężnego, nie wiedzieć czemu nawet. No... Ej, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją na tej mapie. Może ja sobie lekko render dystans zmniejszę. Dlaczego mój komputer teraz jakieś takie dziwne akcje odwala? Wow! Wow! Ale to kozak wygląda i ta woda nie wypływa.
Jak dobre to jest zrobione, dobra. Czekajcie, ja bym tutaj chciał zrobić jedną rzecz jeszcze. Czyli spłynąć tędy na dół. Okej, spłyńmy tutaj. Dobra, tory zniszczyliśmy, ale weźmy je, o, udało nam się. Mamy tu kolejną skrzynkę, mamy też to. To bym zabrał, czy to się rozwala siekierą? Tak, rozwala się siekierą. Mamy żelazo, mamy, możemy mieć lamy. Okej, no to też fajne w sumie. Mamy to, weźmy oczywiście wszystkie też. Trzeba to zbierać, bo tego nie potrzebujemy tutaj, żeby było. A na pewno nam się to przyda w tym naszym domku na górze, więc tutaj będziemy z tego zbierać to wszystko. Tutaj nic więcej, tam jest chyba coś jeszcze, ale tam chyba nie ma skrzynki żadnej, która by nas interesowała. Ja bym chciał się przejść jeszcze w tamto miejsce, w którym byliśmy wcześniej, ten domek. Chcemy to wszystko. Ej, tu jest jeszcze jakiś domek. O kurde, czemu ja go nie zauważyłem? Co jest nie tak? Dobra, tu. Zróbmy tak. Mamy to, mamy tu. Okej, mamy dwa króliki, dwa jajka do królików już, więc fajnie, bo będziemy mogli zrobić farmę królików. A to jest bardzo ważne. Dobra, weźmy to też. Nie wiem, do czego to służy w ogóle. Co to jest? Ej, tu jest kolejna skrzynka. Wow, dobra, mamy linę. Mamy jakiś hełm. Fajnie, i znowu mam zawalony ekwipunek. I dzieje się to, co jest najgorsze, czyli noc. Widzowie, mamy noc. Mamy noc, to jest tragedia. Chciałbym zacząć od jakiejś farmy zwierząt, żeby po prostu coś tutaj jakby ogarnąć, żeby można było to w czymś chować, że tak ujmę. Bo tutaj niestety w tym spać nie możemy. To już wiadomo jest to, że nie możemy w takim czymś spać. Mamy tutaj ognisko. I w sumie... Jak się rozpala takie ognisko? Chyba normalnie krzesiwem, nie? Dobra, ja idę odłożyć rzeczy do skrzynki. Już prawie mam zapchany całą skrzynkę mam prawie zapchaną. Ej, to tak być też nie może. Zapchałem już całą skrzynkę. Strasznie tego dużo jest. Nie spodziewałbym się, że w tak szybkim tempie zapełnię sobie cały ekwipunek kilka razy. No ale dobra, no fajnie, że coś jest przynajmniej. Teraz chciałbym znaleźć... Ja bym się jeszcze przeszedł po tych domkach tutaj, kurczę, przydałaby się też pochodnie, zrobię sobie jedną pochodnię. Po to, żeby mieć po prostu coś na rozświetlenie naszego kiepskiego humoru. Co? Nieważne. O, są jagody, jak dobrze. Jak dobrze. Ej, dobra, to musimy zebrać, musimy to zebrać. Mam nadzieję, że nie rozwaliłem tam żadnych... Wow, wow, wow. Weźmy to wszystko. Nie mogę tego zjeść teraz pod żadnym pozorem, bo jakbym to zjadł, to byłaby naprawdę lipa. Okej, mamy biblioteczkę. Tu jest strasznie ciemno. Ja bym chciał... Dobra, wezmę sobie to do ręki. Zobaczmy, co mamy. Kurczę, lis, na co mi lis? Przepraszam bardzo, ale na co mi lis? Dobra, rozwalmy to w takim razie całe. Weźmy od razu tą biblioteczkę, to też nam się może przydać tam na górze. Weźmy... Obraz, po co mi obraz? Weźmy te jajka wszystkie, bo ja też muszę wiedzieć, jakie my mamy jajka w ogóle. Więc, żeby mógł to jakoś rozplanować, bo będziemy robić pewnie jakąś stajnię też dla tych zwierząt i tak dalej. Króliki możemy już zrobić wspólnie. Mamy tu jeszcze jajka, tu już więcej jajek nie ma, okej. Te jajka włóżmy w tą skrzynkę. Tu mamy jajka, więc to jest tak. Jesteśmy w stanie na dany moment zrobić farmę królików, więc fajnie, no bo będziemy mogli już mieć jakieś mięso. Fajnie by było też mieć owce, żeby móc zrobić tą wełnę. Przecież jedna owca też by mogła być, bo możemy ją nożycami w sumie ciąć. No ale to wszystko chyba będziemy ogarnąć po prostu w następnym odcinku, bo myślę, że ten odcinek fajnie poszedł. Zwiedziliśmy całą wyspę, wiemy, co tutaj na niej jest i tak dalej. Myślę, że są jeszcze jakieś zakamarki, w których nie byłem, ale to fajnie, bo będziemy je rozwiedzać po prostu w następnym odcinku. Będziemy jakoś to wszystko fajnie rozwijać. Mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba, takiego grania właśnie w takim miejscu. Mi się naprawdę mega przyjemnie grało. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy, ale na pewno w jakimś najbliższym czasie. W każdym razie to na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.